Witam Was znowu u mnie w kuchni. Dzisiaj chcę zrobić takie danie, którego jeszcze nie robiłam, wypróbować po prostu na bazie naleśników, mianowicie takie naleśniki zawijane, zapiekane z mięsem mielonym. W tej chwili tutaj przygotowałam składniki na zrobienie naleśników. Będą to naleśniki nie słodkie, tylko słone. Moi drodzy, można naleśniki również zastąpić tortillą, ale ja akurat będę robiła na naleśnikach domowych, więc tutaj mam przygotowane, jak widać, mleko. Ja sobie przygotowałam, tutaj mam 600 ml mleka. Wiadomo, zobaczymy, ile wyjdzie tych naleśników. Chcę troszkę, żeby wyszło więcej, jak więcej osób jest. Ja sobie to mleko tutaj wlewam do miski. Jak na słono, to taką dobrą dam szczyptę soli. Tak może na miarę, to taką czubek łyżeczki, trzecią część łyżeczki. Nie czubatej. Do tego jedno jajko. Widzicie, składniki tu praktycznie, o, i wpadła skorupka. Składniki tu na naleśniki to praktycznie banalne. I mam już przygotowaną mąkę. Zobaczymy, ile tutaj mąki wejdzie. Na razie szklankę będę mieszać. Będę dosypywać w miarę tutaj potrzeby. Mąka ta, co znacie, moja biedronkowa 450 pszenna do naleśników. I sobie to po prostu mieszam. Ja używam sobie trzepaczki takiej, widzicie, ręcznej, ale też można sobie zrobić mikserem. No troszkę mąki trzeba, żeby to ciasto miało swoją odpowiednią po prostu konsystencję. Już sobie nasypuję, żeby Wam można było powiedzieć, ile na te 600 ml mleka tej mąki. Damy drugą szklankę. Jak po prostu bym przesadziła z ilością mąki, żeby wyszło za gęste, to dodam troszeczkę po prostu mleka. Ale widzę, że akurat dwie szklanki będzie na konsystencję tego ciasta naleśnikowego. Ok. Jest nie za gęste i nie za rzadkie. I oczywiście olej do smażenia. Chwila, moment. Taki normalny, wiecie, olej do smażenia. Ja akurat będę używała takiej patelni do smażenia małej. Zaraz, czekajcie, Wam pokażę tą patelnię, ale można również używać patelni takiej normalnej. Taka u mnie patelnia do smażenia naleśników, płytka, ale nic nie szkodzi smażyć naleśniki w patelni takiej normalnej. Gdzieś tam u mnie na kanale znajduje się film, jak smażyłam ciasto na naleśniki. Było to ciasto z cukrem słodkie, ale proces smażenia przebiega tak samo. Ja sobie nasmażę tych właśnie naleśników. Potem Wam po usmażeniu pokażę, ile wyszło. I potem zajmiemy się przygotowywaniem mięsa do farszu. Będzie potrzebne jakieś, u mnie pewnie będzie ponad pół kilograma, coś więcej, mięsa mielonego i będzie żółty ser jeszcze do tego potrzebny i jakieś naczynie takie lub blaszka, naczynie żaroodporne lub blaszka do pieczenia. No dobra, to ja idę smażyć naleśniki i widzimy się potem. Będziemy przygotowywali mięsko na farsz, czy będzie potrzebna jeszcze cebula, to wszystko powiem, co i jakie przyprawy. I
Moi drodzy, już mam naleśniki usmażone, jak widać przede mną wyszło mi 7 takich normalnej wielkości i jeden taki mniejszy. Teraz naleśniki sobie będą stygły, a my zajmiemy się przygotowaniem mięska na farsz. W tym celu mam tu już obraną jedną cebulkę, którą sobie zaraz pokroimy w kostkę. Tak więc, kochani moi, o, na jedną cebulę to jakiś tam, wiecie, sprzętów nie będę wyciągać, jak po prostu będę robić jakieś sałatki czy coś więcej, to po prostu będę wyciągała sobie tą moją nową krajownicę, przeskownicę do warzyw i robiła sobie po prostu większe ilości. Widzicie, taka dosyć spora cebula, jak mniejsza to dwie. Ja mam 7 naleśników, w tym jeden taki mniejszy, ten mniejszy pewnie tak się zje. Po prostu, jeżeli ktoś chce mniejszą po prostu ilość naleśników, to sobie po prostu może proporcje podzielić na pół i zrobić sobie z połowy właśnie mleka, co pokazywała mi tam szklanka, przykładowo wyjdzie tego. No wiadomo, jajko to nie podzielimy, jajko co najmniej jedno do naleśników musi być. Tak więc co, cebulkę jak kto lubi, bardziej grubo, bardziej drobno. I ja już sobie tą cebulkę tutaj wrzucam na taką głębszą patelnię. Zaraz dolewam troszeczkę oleju i będę ją przysmażać. Jeszcze do niej dodam, mam 3 ząbki cąstku, zaraz je tutaj zetrę. 3-4, tak dla zapachu, wiecie. Mi się ta cebulka zrumieni, to będziemy dodawać mięsko. Ja tu będę stawiała sobie na stole, żebyście mogli dobrze po prostu widzieć. O, to już odstawiam. I tutaj mam u mnie akurat mięsko mielone, wieprzowe, ale możecie używać takiego, jakie lubicie, drobiowe, mięszane. Tak więc myślę, że tutaj jest tak więcej jak pół kilograma tego mięska. Czyli ja tak, idę przysmażyć tą cebulę. Przepraszam Was za nawiew, bo akurat się piecze chleb i będziemy zaraz tutaj dodawać na patelnię do tej cebuli, jak ją przysmażę, mięso. Przygotuję przyprawy, jeszcze będzie potem potrzebny żółty ser, wiadomo, naczynie jakieś do pieczenia. Więc tak, jak widać, cebulka już jest przysmażona razem z tymi 3 ząbkami cosku. Teraz wrzucam tutaj do tego moje mięsko. Jak mówiłam, preferencje mięso jakie chcecie, możecie wziąć wieprzowe, drobiowe, wołowe, jakie ktoś lubi. I teraz będziemy tutaj dodawać przyprawy. Ja akurat będę dodawać takie, jak ja lubię, ale nie może zabraknąć przyprawy do mięsa. Jaką kupicie, taka będzie dobra przyprawa do mięsa, tak, łyżkę przyprawy do mięsa. Oczywiście wiadomo, że sól i pieprz do smaku, także taką dam na razie szczyptę soli, troszkę pieprzu do tego. Potem sobie po prostu
Po przysmażeniu można jeszcze doprawić, żeby z solą też nie przesadzić. Ja akurat lubię do mięsa kminek, więc daję. Kto nie lubi, może pominąć. Tak pół łyżeczki. Tutaj majeranek. Łyżeczkę damy. Majeranku. Papryka. Słodka. Taką płaską łyżeczkę papryki słodkiej. Szczypta. Taka dobra papryki ostrej. Trzecia część łyżeczki. Przyprawa kury. Widzicie, u mnie dopiero otwierana, bo niedawno była kupiona. I myślę, że taką też płaską łyżeczkę. I teraz to wszystko nastawiam na gaz i po prostu smażę, aż mięsko nie będzie surowe. Później będziemy próbować, czy nie trzeba po prostu tam ewentualnie soli lub pieprzu dodać. Czyli ja idę z patelnią do smażenia i widzimy się potem, już jak pokażę Wam, jak to mięsko będzie usmażone. Więc tak, moi drodzy, moje mięsko już jest przysmażone. Ja teraz muszę poczekać, jak ono troszkę przestygnie. Pewnie z pół godzinki. Smak akurat przypraw, jak dla mnie, jest odpowiedni, nie za ostre, nie za słone. Przygotowałam sobie już tutaj po prostu takie naczynie żaroodporne, w którym będę układała te poprzekładane mięsem mielonym naleśniki. Muszę poczekać oczywiście, jak mówię, żeby ostygło, po czym sobie rąk nie popiekła i za chwilę zaraz przygotuję ser. I mam już, przygotowałam sobie miskę, taką tartkę i jakieś 20 dekagramów żółtego sera, chyba typu jakiegoś Gouda. Tak więc ja zaraz zetrę sobie ten ser. W tym czasie, jak będzie mięsko stygło, potem jeszcze, jak będziemy posypywali tym serem naleśniki, to jeszcze dam na wierzch sera przyprawy do pizzy, żeby była taka aromatyczna. Dobra, to ja się biorę za ścieranie tego żółtego sera. I już mam, jak widzicie, przygotowany talerz. Pierwszy naleśnik znajduje się na talerzu. Mięsko jest obok, przestygło i będę teraz nakładała to mięso na tutaj naleśnika i za chwilę będziemy zawijali. Zobaczymy, ile tutaj wyjdzie, czy wszystkie będzie, wszystkie się naleśniki wykorzysta i po prostu tak będę zawijała w ten sposób. Tutaj widzicie, do środka, żeby to mięso nie uciekło. O tak, jeden koło drugiego i po prostu tutaj pozostałe, o, ciężko mi jest ręcami, tutaj już jak przycisnę, to on będzie się fajnie trzymał. Widzicie, jest pierwszy ten zawinięty w ten sposób i tego odkładam oczywiście łączeniem do dołu, do naczynia. Zobaczymy, bierzemy następnego, czy wam na jednym pokażę, a resztę sobie będę już robiła, kontynuowała. Można tutaj jeszcze opcjonalnie do tego mięska dodać pokrojoną w kostkę paprykę. Ja akurat nie pomyślałam, więc nie miałam, więc będzie tak, jak jest. O, i sobie tak zawijam, żeby po prostu tworzyć
taką, żeby po prostu to się, wiecie, nie rozleciało, o. Potem w czasie wyciągania, o, tutaj sobie poprawię, o, coś takiego, o, i to odkładam do naczynia i dalej będę zawijać pozostałe. Widzicie, jak coś wypadnie na talerz, to można sobie zgarnąć i Wam pokażę, jak będą wyglądały wszystkie po zawinięciu. I już, jak widzicie, wszystkie naleśniki są już wypełnione mięsem. Ja je zawijałam coś ala, jak zawija się gołąbki. Możecie zawijać coś ala krokiety, tak żeby po prostu były boki pozakładane, żeby to mięso ze środka nie uciekało. Powiem Wam, akurat starczyło na styk, dosłownie na te 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 tych właśnie naleśników. Na razie starłam połowę sera. Zobaczymy, czy aż tyle będzie potrzeba. To było 30 deko. To połowa. Będzie jakieś 15. I teraz tym serem będę posypywała te moje tutaj po prostu nadziane mięsem mielonym. Myślę, że wystarczy. Się fajnie potem, wiecie, ten ser tak rozpuści. Oczywiście naczynie było delikatnie wysmarowane. Możecie używać też jakiejś blaszki. Nie macie naczynia żaroodpornego, czy jakieś szklane. No, wykorzystam to. Ten ser i wystarczająco. Także tego sera będzie aż nadto. I teraz to sobie odstawię i będę czekała, aż wszyscy domownicy będą w domu. Jeszcze, jak mówiłam, posypię przyprawą do pizzy i potem jakieś około pewnie 15 minut to będę zapiekać na środkowej półce. I sobie tak tutaj posypię, tak dla aromatu. Mogłam troszkę mniejsze wziąć naczynie, ale jest już ok. Tak to wygląda. Zrobione już, przygotowane do pieczenia. Oczywiście potem Wam po upieczeniu pokażę. Wygląda nawet, powiem Wam, smakowicie. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze smakować, jak mówiłam, robię pierwszy raz. Oczywiście, jeżeli danie podejdzie smakowo, nieraz pewnie zagości po prostu na stole coś takiego, coś nowego. Jak ja mówię, inna alternatywa dla robienia kotletów mielonych. No dobra, to widzimy się później po upieczeniu. Pokażę Wam, jak to będzie finalnie wyglądać. A tutaj jeszcze Wam pokażę chlebek. Niedawno wyciągnęłam. Jest to chlebek pszenno-żytny. Tam na kanale jest już przepis na ten chlebek. Jeżeli ktoś nie widział, to w playliście wypieków może znaleźć przepis na chleb pszenno-żytni. Tak, już dzisiaj przy okazji to Wam pokażę. I już wyjęłam, jak widać, moje naleśniki z piekarnika. One po upieczeniu wyglądają w ten sposób. Ja już przesuwam przesuwam tutaj dalej pomału, bo to jest gorące. Wezmę sobie taką, widzicie, ten do nabierania i zaraz nabiorę najpierw chłopakom. Czekajcie, czekajcie, żebyście dobrze widzieli. O, dobra, widać wszystko elegancko. Talerz widać. I ja tutaj już nabieram pierwszego tutaj naleśnika. Odstawiam. Zobaczymy,
jak to będzie smakowało. Biorę teraz drugiego. O. Oj, oj, oj. Dobra, mam drugiego. Tutaj. Troszkę mi się tutaj uszkodziło, ale to nic nie szkodzi. Czekajcie, ja już was przestawiam dalej. Chłopcom już, chłopakom już nałożyłam. Chwilę nałożę na talerz sobie i wam pokażę, jak to będzie w środku wyglądało. I tak, moi drodzy, widzicie, już mam tutaj na talerzu jednego naleśnika. Ja sobie akurat, chłopcy też już jedzą, poleję ketchupem. O, w ten sposób. I zaraz ukroimy. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. Może użyję. Widać, wygląda w ten sposób. Teraz spróbuję, jak to się preferuje smakowo. Powiem wam, że dobre. Ciepłe. Nie wiem, jak czy odgrzewane równie dobrze będzie tak smakować, ale jak tutaj widać, na ciepło jest bardzo fajne. Coś innego, jak mówiłam, dla alternatywy kotletów mielonych, a ja się żegnam i uciekam jeść.